Chcemy pokazać Wam nasze rodzinne miasto, Kamienną Górę. Tutaj rozpoczęło się moje życie. Daniel natomiast urodził się w Wałbrzychu. Wiedzieliście, że Kamienna Góra jest starym poniemieckim miastem zwanym kiedyś Landeshut? Możecie tutaj wejść do podziemi stworzonych przez Niemców, których jest tutaj wiele. A przed Wami zaginione laboratorium Hitlera. W laboratorium tym pracowano nad projektem odrzutowego bombowca dalekiego zasięgu Arado. Opony do wymiany. Ale też słabo. Spacerujemy teraz po Górze Parkowej. Chodziłam tędy do szkoły. Tutaj widzicie moją podstawówkę. A po drugiej stronie znajduje się kościół w kształcie krzyża. Mamy w Polsce takich tylko 6. Znajdujemy się na Kamiennogórskim Placu Wolności, popularnym rynku. Ratusz w Kamiennej Górze ma ponad 100 lat. Jesteśmy właśnie w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Nie pokazywaliśmy Wam jeszcze od zewnątrz, zaraz zobaczycie. Zaraz będzie koncert mojej babci. Śpiewa w chórze, ponieważ należy do Karkonoskiego Uniwersytetu III wieku. Od 6 lat studiuje, od 7 już w sumie. Teraz właśnie za chwilę będą mieli koncert z dziewczynami, z koleżankami z grupy z okazji 3 maja. Jak wrażenia? Przecudownie, przepięknie. Ładnie śpiewamy, no. Już nie te głosy, dzięki młodzieży, która tutaj była, to mamy lepsze głosy, nie? Ale super, fajnie, fajnie taka świąta.